Chrześcijaństwo jest religią państwową w Armenii od 301 roku. Tym samym jest to najstarszy kraj chrześcijański na świecie. W skład kompleksu Haghpat wchodzą trzy kościoły. To kościół świętego Grzegorza z 1005 roku, zrekonstruowany na początku XIII wieku, a to kościół Matki Bożej z 1220 roku. Najstarszym i największym w kompleksie jest kościół Świętego Krzyża, ukończony w 991 roku przez żonę króla Aszota III z rodu Bagratydów. Pod tym łukowym zadaszeniem przylegającym do ściany kościoła na postumencie umieszczono Haczkar Świętego Zbawiciela z 1273 roku, jeden z najcenniejszych zdobionych krzyży w Armenii. Portal do przedsionka prowadzącego do kościoła Świętego Krzyża. Takie przedsionki zwano gawitami i były przeznaczone na poranną i wieczorną posługę dla parafian, dla których nie starczyło miejsca w głównej świątyni. Przedsionek przed kościołem Świętego Krzyża jest unikatowy ze względu na swoją wielkość. Ma 21 metrów na 18 metrów. Jego powierzchnia jest większa niż samej świątyni, a sklepienie wspiera się na potężnych kolumnach. Dopiero z przedsionka wchodzi się do głównej świątyni. Ołtarz w kościołach ormiańskich jest umieszczony na podwyższeniu i można oddzielić go kotarą od reszty pomieszczenia. W klasztorze są nieliczne haczkary, czyli kamienne stele z krzyżem ormiańskim ozdobionym zwykle bogatą ornamentyką. Klasztor leży nad kanionem rzeki Debet u podnóża góry Surplicz na wysokości 1212 metrów. Boczna ściana kościoła Świętego Krzyża. Na tylnej elewacji umieszczono relief przedstawiający postaci synów fundatorki kościoła, królów Gurgena I oraz Symbata. Nagrobek królowej Chosrowanusz, fundatorki kościoła Świętego Krzyża. Na wzgórku, na tyłach głównych zabudowań, wzniesiono w 1245 roku wieżę dzwonniczą. To nie chmury, lecz dymy z leżącego za górą kombinatu przeróbki miedzi. Drugi Gawid, zbudowany w 1257 roku przez przeora Zaspa. Klasztor był ważnym centrum nie tylko duchowym, ale także naukowym, edukacyjnym i kulturalnym. Klasztorni mnisi przepisywali po ormiańsku dzieła z całego ówczesnego świata. Sławą cieszyła się działająca przy klasztorze szkoła miniaturzystów. W 1996 roku kompleks klasztorny Haghpat został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.